zarówno pakiety pomocowe, które są udzielane Grecji, które jakby widać, że nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, ale też operacje zasilające w płynność, operacje Europejskiego Banku Centralnego. One służą w cudzysłowie kupowaniu czasu, czyli to jest, one łagodzą napięcia na rynku długu i myślę, że do pewnego stopnia przygotowują sektor bankowy do ewentualnego bankructwa w Grecji. Myślę, że z perspektywy Greków to ten najbliższy pakiet pomocowy, który prawdopodobnie zostanie uruchomiony, czyli 130 miliardów euro, on nie rozwiąże problemów, ponieważ on nie rozwiąże problemów i w najbliższym czasie oczekuje, że Grecja będzie zmuszona, by wystąpić o kolejną głębszą restrukturyzację długu. Bo jeżeli pomimo tych wszystkich cięć i pakietów pomocowych relacja długu publicznego, długu do PKB w Grecji ma się zmniejszyć z obecnych 160% do 120% dopiero w 2020 roku, to jest przecież po pierwsze bardzo długa perspektywa, a po drugie bardzo wysoki poziom. To jest moim zdaniem poziom, który jest nie do udźwignięcia przez Grecję w dłuższej perspektywie. No i jakie jest wyjście? Głębsza restrukturyzacja długu i prawdopodobnie też wystąpienie ze strefy euro. Czyli poprzez powrót do drachmy i silną dewaluację Grecja mogłaby się stać konkurencyjna na rynkach zagranicznych z jednej strony, a z drugiej strony stałaby się tanim krajem dla turystów z Europy i ze świata. Także to by mogło być takim pozytywnym impulsem, który mógłby jakby poprawić perspektywy greckiej gospodarki. Ale to trzeba zastanowić się nad tym, czy co da lepsze efekty. Czy kontrolowane bankructwo Grecji, kontrolowane, czyli takie, których Grecja ogłasza, że nie jest w stanie obsługiwać swoich długów, ale jednocześnie siada do stołu ze swoimi wierzycielami i negocjuje spłatę, być może mniejszej części. To jest jeden scenariusz, ale oczywiście powinien być uzupełniony o takie działania, które dokapitalizują sektor bankowy w strefie euro, tak żeby bankructwo Grecji, to kontrolowane, nie spowodowało gwałtownego zahamowania akcji kredytowej w innych częściach strefy euro.